nastawienie przed koncertem. Jak zawsze zajebiście. To masz pierwszy koncert tutaj w Wrocławku? Mój pierwszy. Mój trzeci albo czwarty. A jak rozpoczęliście swoją przygodę z muzyką? Ale z nawijaniem czy tak ogólnie? Z nawijaniem. No to... Ze śpiewaką. Ja to 2-3 lata temu się wziąłem. Na początku tak dla zabawy. Ja tak. Ten, ja z nudów, a później już tak. Na poważnie. Ja swojej przygodzie nie będę gadał, bo to jest zbyt długi temat, ale już troszkę tych lat. Raz te słowa, który ma troszkę doświadczenia na tej scenie i gdybym miał opowiadać wam swoją historię, to trochę by to trwało, a myślę, że pan nie mógł napisać. Swoją drogą, powiedz tylko pewnie, w jakim wieku zacząłeś to robić. Generalnie mówię... Powiedz, ile masz lat przy okazji. No, za dużo, lat mam za dużo, no i robię to już od ponad 10 lat, także troszkę jest, troszkę jest. A do kogo przede wszystkim kierujecie swoją muzykę? Do młodych, do starych? Do wszystkich, którzy po prostu mają otwarte umysły i rozumieją, co chcemy przekazać. Ale macie same pozytywne opinie wobec tego, co robicie, czy negatywne też? Wiadomo, że to nie ma progów, to słaby raper. Tak mówią. No i mamy, ale chyba więcej mamy ludzi, którzy są z nami niż przeciwko. A jeżeli są krytyczne, jak odbieracie swoją muzykę? Nie krytykują rapu, tylko krytykują wygląd, krytykują spodnie, rurki i tak dalej. To jest główna chyba krytyka, że kurwa co to za raper, co to byś był pędzie. A macie jakiś swój autorytet, czy może tak? Nie, chyba w rapie nie można mieć autorytetu. Każdy musi po prostu znaleźć swój styl i coś takiego swojego. Ale dążysz do jakiegoś obranego celu, nie? No tak. Albo wyznaczasz sobie jak jakiś tam, masz jakiś punkt zaczepienia, a odnosisz się do czegoś rapu zawsze. No tak, no to moim marzeniem jest nagrać utwór z Bonsonem. Z Bonsonem i to jest taki jakby mój... To z kostkę nagle będzie to samo. Ja jestem smutnym raperem i dlatego. Hucz, Bonson. Planeta NM. Planeta NM i cała smutna scena w Polsce. A jakie macie plany na przyszłość? Mainstream. Nie da się ukryć, że no generalnie... Wydać płytę po prostu i zagrać chociaż, być w trasie przez rok chociaż po całej Polsce. To jest taki wasz sposób na życie, tak? Chcielibyśmy, żeby to. Żeby taki żeby był, bo innych planów jak ciężko. Życzę wam tego, dziękuję bardzo. Nie słyszeli jakoś taką jak chyba głosowanie. No ja to dowiedziałem. Kurwa usłyszeli po kawałku kurwa na bis, nie? Nie, wysłałeś mi wcześniej. Coś ci wysłałem tak, wcześniej, no. Ja jeszcze nie znałem ludzi, bo ja nie robię tego ogólnie dla ludzi tutaj, nie? Ja tam nie ukrywając, mam większy fan we Wrocławku niż mi się wymyślę. No na pewno. Tego sobie nie mówić. Taki jest troszeczkę do Wrocławka cię przygarnęli. Nie, jakby, no tak mnie wrócili do Wrocławka. Ale myślę, że jak się kłapy z tak? Tak, no bo brzeskiej sceny takiej to nie ma. I no, jeszcze jak była terapia, może coś tam. Nie? Chociaż ja z tej terapii jak tak ludzi spoko, ale to spoko z tego czasu. Ale wiesz, ja z tego czasu się... Krzyżakiem bardzo dobrze, wiesz, bardzo dobrych relacjach byłem, nie? Znaczy wiesz, no, z Martin disowali Krzyżaka, a byliśmy w Milie razem na koncercie. Ja wiem o tym i to jest dla mnie śmieszne, nie? Między innymi to, tak samo jak wiesz, jest Andre, tak? Który w ogóle, dobra, nie mówmy o tym, co robi jako muzycznie, tak? Ja też poznałem chyba, ale Flesza osobiście nigdy nie poznałem, w tym momencie, to też, w ogóle nie mówmy muzycznie o tych ludziach? Dzisiaj podobno mówmy o nich jak ludziach. To Flesz? Tak, mówię, że to śmieszne. Mamy dobre. A chodzi mi głównie o to, że to są ludzie, którzy kurwa, wiesz, oni się nam zainteresują. Kurwa, bis Krzyżaka na Andrę, nie? Tak się zdejmujemy na tego. Teraz kurwa, tematy do niemożliwości. Jak nastawienie przed koncertem? Reżon! No je teraz, muszę teraz. Zaraz, ale szybko. Tak, mogę za 5 minut. Za 5 minut. Popsułeś takie nam dobre wejście, a ja już się rozbijam. Usiądź proszę cię. Dobra. I że no. To mówiłem, że to jest, ja tym mam tak masz. Jak nastawienie przed koncertem? Bardzo pozytywnie. A to wasz pierwszy występ w Wrocławku? Nie. No nie. W sumie nasz, jako dziku Avi, to jest... Który z czego, aczkolwiek jeżeli zaliczyć, jeżeli w ogóle patrzeć na takie koncerty, które się udały w Wrocławku, no to... To ile było? Jeden. A jak wyglądają wasze koncerty? Jakieś latające staniki?
No, się. Na fale skaczemy. Głównie znajomi, umówmy się. Znaczy, tak, głównie znajomi na pewno. No i... Mówmy się, że Włocławek nie jest miastem, gdzie robi się koncerty dla masowej publiczności. Na pewno. Nie. Jeżeli robi się koncerty ludzi, którzy są znani tylko we Włocławku bądź w województwie, to nie przychodzą na nie 200-300 osób, tylko przychodzą na nie 50 osób, które mają dobrych znajomych. Gdzie tak, tak dobrze, nie? Gdzie i tak będziecie pasować chłopak pod sceną, bo tak, bo cię znacie, kurwa. O. Tak czy nie, czy się nie znacie, nawet to będziecie pasować, bo bierze przykład z innych, to jest normalne. Hmm. A jak rozpoczęliście swoją przygodę z muzyką? Jak każdy w sumie na pewno od słuchania. Chociaż ja się bardzo długo broniłem przed hip-hopem. To była chyba kiedyś cofnąć się 6-7 lat wstecz, kiedy mój brat słuchał tego. Nie, nigdy mnie to nie kręciło. Ja zawsze uderzałem w rytmy bardziej jamajskie. Dokładnie, reggae albo jakiś punk rock i rodzaj takiej bardziej ostrej muzyki. W sumie do tej pory jej słucham. Często też uciekam na jakiś okres od hip-hopu i wracam do swoich starych klimatów. A do kogo przede wszystkim kierujecie swoją muzykę? Do ludzi. Generalnie wydaje mi się, że do ludzi, którzy się utożsamiają z jakąś treścią, którą zabieramy. A spotykacie się tylko z pozytywną opinią, czy kogoś negatywną? Nie, no nie ma tak dobrze, za pięknie było. Za pięknie było, owszem. Ale jakoś, jak działa na was ta krytyczna opinia? Jeśli ktoś da konstruktywną krytykę, no to przyjmujemy ją bardzo. Odbudowuje, na pewno odbudowuje taka krytyka. Ja się cieszę, nie lubię jak ktoś mi napisze fajny. Ja mam swoich paru przyjaciół, ale to są moi najwięksi krytycy. I oni wszystko mi mówią jak coś im nie pasuje. I to jest spoko, nie? To jest naprawdę bardzo fajne. Moim największym krytykiem jest moja kobieta. Ona od razu czyta mi tekst, ona mówi, to mi się nie podoba. I to mi się nie podoba. A mieliście chwilę jakąś taką zwątpienia, że co my robimy? Na pewno jest tak zwana niemoc twórcza, czyli no generalnie... Ktoś stoje jakieś tam intelektualne... Tak, chce się coś napisać, czuje się potrzeba, a generalnie nawet wersji do końca nie składa. I to każdy ma coś takiego. Kiedyś poeci praktycznie samobójstwa, bo nie mogli nic zapisać. Tak kiedyś było. Ale to jest dobrze. Kupne nawiązanie w sumie, no. W każdym razie, no, zdarza się. Zdarza się na pewno. W takich momentach, kiedy nie mogę nic napisać, siadam, czytam książkę, po prostu uciekam od tego. Inspiracje, jakieś inspiracje, stanowczo. A jakiś plan na przyszłość? Tylko muzyka, czy może coś innego? Zresztą muzyki na pewno, moja kobieta, która jest dla mnie priorytetem. Muzyka zamknęła w sumie na dalszym planie. To jest rodzina, praca, bo wiadomo, że z rapu nie idzie wyżyć. Nie mówiąc o mainstreamie i ludziach, którzy siedzą w tym już wiesz, prawie dwie dekady i sprzedali kiedyś tam na legalu ileś płyt i teraz sobie swoje wytwórnie zakładają. No. Ja generalnie mówię jest tak, że ja nigdy nie mówię, że ja rapuję od iluś lat. Ja mówię, że od lat faktycznie, że tak powiem, pracuję nad warsztatem pisarskim, bo na tym mi najbardziej zależy i cały czas na tym pracuję. I wypuszczam coś, ja rzadko coś wypuszczam w ogóle, jeżeli ja mam coś takiego, że jeżeli nagram coś i podczas przesłuchania nie gryzę biurka, to znaczy, że jest znośnie i po prostu, że myślę, że mogę to wypuścić. Tak to wygląda po prostu. A piszecie tekst i to tak przychodzi nagle? Bóg jest jakiś tekst, czy siedzisz, kartka, długopis i myślisz, co by tu napisać? Ja nie lubię właśnie tak siedzieć i myśleć, się tym katować. Jestem gdzieś, mam zawsze przy sobie jakiś mały zeszycik długopis, zapiszę kilka myśli, później je rozwinę. W notesie. Znaczy ja generalnie najbardziej sobie cenię ja w ogóle pisanie traktuję jak ceremonię i dlatego też lubię długo pisać, bo lubię jak jest każdy wers jest nieprzypadkowy, powiedzmy, nie? Więc niektórzy może, nie, za bardzo nie mam myślnych krótek, ale jeżeli się dokrywam do kogoś, powiedzmy, to trochę czasu zajmuje, po prostu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy dalszych sukcesów przed koncertem? Pozytywne rzeczy? Oczywiście, że nastawienie jest super pozytywne, no fajny lokal i tak dalej, mi się tutaj podoba. Stres wiadomo, jak przed każdym tak naprawdę występem przed troszeczkę szerszą publiką, ale myślę, że będzie fajnie, jestem nastawiony w pełni pozytywnie. A to jest twój pierwszy występ w Wrocławku? No nie, to jest koło piąty występ, trzeci, czwarty, piąty, coś takiego tam pomniejsze jakieś były. Na Cypherach też było, ale to wiadomo, nie żeby coś tam freestyle'owe czy coś, ale ogólnie tu w wiele jest takich fajnych inicjatyw. Koncert mój, który gramy jako support albo po prostu, no to jest nie wiem, trzeci, czwarty, coś koło tego. A jak rozpocząłeś swoją przygodę z muzyką? Teraz muzykę to pierwszy raz tak konkretnie, to mając nie wiem, 6 albo 7 lat, to pamiętam brat przyniósł od kumpla jakiegoś tam z dzielnicy płytę 36 Mafii.
już nawet nie pamiętam, jaki to był album i wtedy zacząłem słuchać tego. Na początku wiadomo, jak tam dzieciak, to ja nie miałem pojęcia, o czym oni nawijają, ale beat mi się podobał, ogólnie to jest ta cała zajawka taka, że gdzieś tam robi się coś fajnego, no i to tyle. A swoją muzykę konkretnie do kogo kierujesz? Ta muzyka nie jest skierowana konkretnie do jakiegokolwiek grona, to jest, muzyka jest skierowana do ciebie, do każdej jednej osoby, która siedzi przed komputerem ze słuchawkami na uszach, która nie wiem, słucha muzyki w autobusie gdziekolwiek, która po prostu, nie wiem, odpala track, na którym ja jestem, która tego słucha. Ten kawałek każdy mój jest skierowany do każdej jednej osoby, która po prostu naciska play. A masz same pozytywne opinie, czy krytyka też się zdarza? Znaczy, zdanie krytyków mnie jebie, ale krytyka pozytywna, znaczy krytyka jakoś uzasadniona czymkolwiek, dla mnie jest świetną sprawą. Bo jeżeli ktoś mi mówi, na przykład, nie wiem, ej Maciek, to jest słabe, nie? To ci nie wyszło. Ja się bardzo cieszę, kiedy on to jakoś uzasadni. Na zasadzie, nie wiem, tutaj samo poleciałeś, bo nie wiem, jakieś oddechy twoje słychać czymś. To jest fajne, jak ktoś uzasadni mi, dlaczego ja robię coś źle. Ale jak słyszę, ej, żołnierz jest chujowy, no to jest płyty, to jest rzadkie. A twoi rodzice co na to? Że taką drogę wybrałeś? Znaczy to rap, ogólnie hip-hop, subkultura, to nie jest, można to nazwać tak, że ja tylko to zamierzam robić w życiu, że ja na studia nigdy nie pójdę, że ja mam w dupie szkołę, nie. Moja matka słuchała kilku moich kawałków, czytała foldery z tekstami, bo kiedyś po prostu zainteresowała się tym, jak to wygląda od strony takiego pisania. Nie wiem, czy była dumna, czy jej się to podobało, czy gdzieś tam wewnątrz uznała, że to jest bez sensu. Ja usłyszałem od niej po prostu takie słowa, że jeżeli ty to lubisz, jeżeli ci to wychodzi, no to mam nadzieję, że ci się to powiedzie. A jakieś konkretne plany na przyszłość masz? Studia, praca, założenie rodziny, dom. I muzyka będzie jako hobby, czy też chciałbyś, żeby w przyszłości muzyka, miała muzyka... sposobem na życie, zarabianie? Nigdy nie powiedziałem, że muzyka będzie sposobem na zarabianie. Nigdy nie sądziłem, że muzyka może być sposobem na zarabianie. Wielu to się udało, to jest prawda. Wielu to się udało i ja nie liczę na to, że będę na tym robił grube miliony. Gdyby w przyszłości miał taką po prostu sytuację, że ktoś będzie chciał na przykład wydać mój materiał na cokolwiek i miałbym za to pieniądze, będę z tego bardzo zadowolony, ale to nie jest problem. Kasa nie będzie, zawsze jest zajawka, to wszystko. Dziękuję bardzo, powodzenia.